Dzień dobry, stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby nagrać kolejny film. I będzie to film o tym, jak uratować połowę zmarnowanego dnia. Teraz miałam takie trochę gorsze dwa dni i dzisiaj dosłownie nie miałam na nic ochoty, nie miałam motywacji do ćwiczeń, do niczego, totalnie niczego. I pół dnia leżałam na kanapie oglądając serial, przeglądając TikToka i tak naprawdę nie robiąc nic. I nie chcę mieć takiego dnia. Stwierdziłam, że może komuś z Was to też pomoże i weźmiemy się razem teraz do roboty i odmienimy ten dzień. Zrobimy kilka rzeczy, które pozwolą nam położyć się spać z taką myślą, że no może jednak nie przeleżałam całego dnia, tylko zrobiłam jakieś tam rzeczy. Mamy aktualnie godzinę 17:30, więc myślę, że możemy jeszcze uratować ten dzień. Może zajmiemy się praniem, bo mam naprawdę, myślę, że kilka dobrych partii, więc możemy zrobić to. Udało się. I zamówiłam tym razem taki na kółeczkach, więc lepiej. Wieszamy pranie. Dobra, łazienka. Strasznie sobie. Wszystko leży. Na podłodze też. Strasznie mi gorąco. Musimy najpierw coś zrobić z tymi włosami. Jakoś je przylizać i od razu będę się czuła jak nowy człowiek. To mi się wydaje. I posprzątałam tą łazienkę. Także łazienka i ten jeden pokój, w którym mamy biurka, tam też jest taki rozpierdol. Więc ogarnę trochę te dwa pokoje i od razu jakoś będzie przyjemniej. Zamówiłam zakupy ze sklepu spożywczego, które powinny niedługo być. Żaba dzisiaj cały dzień jest w studiu, więc pomyślałam, że może zrobię dla niego coś miłego. I zrobię nam na wieczór zupkę, bo w sumie zawsze jak wracam ze studia, to jest głodne. Ulizane włosy, bo tłuste. I robimy ulizanego koka. No i od razu jakoś człowiek lepiej wygląda. Kupiłam ostatnio w Rituals taki zestawik. To jest mój ukochany zapach. Sorry, ta maseczka mi już spływa. Ale to pachnie tak czysto. Nie wiem, no. Musicie sobie próbować. Mam giełka. Zawsze psikam się nią, kiedy się umyję, bo to jest taki zapach takiego spa, takiej czystości. Nie wiem, nawet nie wiem, jak mam to opisać. I zaczęło się od tego, że kiedyś dostaliśmy to i to jest taka pianka do mycia. Tak bardzo mi się spodobał ten zapach. Proszę, wziąłam też kilka innych rzeczy z tej serii. I właśnie mamy tutaj body cream, więc wspaniale. I kupiłam jeszcze zapach do łazienki. Taki sam. Jak łazienka będzie mi pachniała tym, to ja chyba... I przyszła mi paczka od Caudalie, bo niedługo jest event i dobrze wiecie, że kocham te produkty do pielęgnacji. Bardzo się cieszę, że mi wysyłają paczki, szczerze, bo kocham tę markę. I znowu dostałam moją ulubioną rzecz i to jest Beauty Elixir. Mam jeszcze jedno takie opakowanie i ostatnio jedno mi się skończyło, bo jedno trzymam w samochodzie, jedno tam, gdzie się maluję przy toaletce i jedno mam w łazience, gdzie robię pielęgnację, także... I dostałam kilka produktów, których nie używałam i mam tutaj taki kremik pod oczy. Fajnie, bo ostatnio we vlogu mówiłam Wam, że nie mam czego używać pod oczy, że nic jakoś nie działa, więc sobie przetestuję coś nowego. Tutaj mamy maskę, detox mask. Szkoda, akurat mogłam zrobić tą, a nie to, co mam na twarzy. Kremik taki punktowy. I tutaj mamy serum z tej samej serii, więc fajnie. I to serum jest właśnie na jakieś problemy skórne i na przebarwienia, więc tam żeby do przetestowania. Przebrałam się w dresik i idziemy na spacerek z pieskiem i od razu idziemy na pocztę, bo zostało 30 minut do zamknięcia, więc może nie będzie tyle ludzi. Siad. Brawo! Ciao!
Dobra, zabieramy się za robienie zupki i powiem wam, co jest potrzebne. 4 pomidory, pomidorki koktajlowe, papryka, cebula, 2 główki czosnku. Nastawiamy piekarnik na 180 stopni i wrzucamy te wszystkie warzywa i przez godzinę mają się tam piec. A następnie te przypieczone warzywa blendujemy i mamy pyszną zupkę krem. Możemy tu dodać też śmietany. Czy mamy śmietanę? I realnie te wszystkie warzywa kroimy na takie właśnie duże części, to nie ma znaczenia. Ale musicie zrobić tą zupę, bo po prostu zapach tych warzyw piekących się, o Boże, cudowne. Dodajemy małych pomidorków. Na koniec oczywiście oliwa i przyprawy. Prosto to było. Powinnam częściej gotować. Potrzebuję takich przepisów. Ja ogólnie jestem bardzo nieuzdolniona kulinarnie, więc jeżeli macie jakieś takie banalne przepisy, które można właśnie pociąć, doprawić, pieprzyć do piekarnika albo do airfryera, albo do mikrofali, nie żartuję, do mikrofali nie, ale właśnie, wiecie, tak na szybko i wrzucić gdzieś, niech to się robi samo i nie trzeba przy tym stać, mieszać, doprawiać, no nie wiem. To dajcie znać. Powiem wam, że już ten dzień jest taki zły i jak zajęłam swoje myśli, zaczęłam robić to, później to. I takie po prostu rzeczy normalne, lekkie, to czuję się o wiele lepiej dzisiaj, więc fajnie. Nie zawsze rzucamy tutaj jakieś ubrania, tutaj jest pełno jakichś moich rzeczy, bo nagrywałam, kosmetyki. Żeby biurka, nie będę pokazywać tutaj jakieś niewypakowane rzeczy. Realnie myślę, że mogę poświęcić temu 15 minut i będzie uporządkowane. Patrzcie, jak pysznie to wygląda. Jestem taka głodna. Marzyłam o kąpieli w wannie, a jak widzicie, nie mam wanny. Jakiś czas temu zamówiłam sobie na AliExpress wannę. Taka wanienka jak dla dzieci, ale dla dorosłych, czyjcie. I można sobie wymierzyć właśnie, ile miejsca macie pod prysznicem i kupić sobie wanienkę na ten wymiar, żeby to zajmowało całą przestrzeń. My akurat mamy duży prysznic, więc naprawdę jest dobrze. I tak naprawdę można ją fajnie przechowywać, bo tutaj jest no takiej szerokości mojej dłoni, może trochę grubsza, więc jak macie jakieś miejsce za szafą czy coś takiego, ja akurat mam, więc tam sobie chowam. No i po prostu wypycham to dno. O, jest taka głęboka. Ha! Tak wygląda moja wspaniała wanna. Muszę ją oczywiście umyć. I tutaj jest też taki korek, więc później wylewacie wodę normalnie z tej wanny. Jakby pod prysznicem sobie, ona się wylewa. No, genialne. Wyszłam już z kąpieli. Zakładam na chwilę ręcznik na głowę. Mam jakiś taki zyglow. I zrobiłam sobie dzisiaj taki self-care. Całego ciała pomyślałam. Dzisiaj pokażę wam w tym filmie, czego używam w takiej grupie, taką wielką kąpiel. No nie zawsze kąpiel, czasem prysznic. Ale wiecie, czego wtedy używam tak na całe moje ciało.
więc idziemy po kolei. Bardzo ważna higiena intymna na dole. I od jakiegoś czasu używam sobie takiego olejku marka Yorkaya i to jest olejek, po prostu olejek intymny. To zadanie nawilżyć, odżywić, nie smarujemy tym w środku, tylko dookoła. To w sumie ma sens, że to jest najbardziej wrażliwa i delikatna część naszego ciała, a tak naprawdę nie nakładamy nic na nią, więc kupiłam taki olejek i użyłam, jest fajnie. Oczywiście mam nadzieję, że każda z dziewczyn, która mnie tutaj ogląda, ma osobny płyn do higieny intymnej. Mam nadzieję, że nie muszę tego mówić, ale powiem wam szczerze, bo jesteśmy tutaj real. Ostatnio, to znaczy nie ostatnio, ale od czasu mojej operacji. Jeżeli chcecie osobny filmik o operacji, to takie zrobię. Już się nie wstydzę. Od operacji strasznie śmierdzę. Po prostu nie wiem, czy to przez implanty, czy przez narkozę, czy wszystko łącznie, ale strasznie śmierdzę jak stary chłop. Przysięgam wam, jak stary chłop. I wkurza mnie to, bo przez całe życie byłam tą osobą, która nigdy się nie poci. A już szczególnie nie śmierdzi. No teraz śmierdzę, więc szukałam pomocy na TikToku i dowiedziałam się czegoś takiego, że antyperspirant a dezodorant to dwie inne rzeczy i antyperspirant nakładamy na noc i to jest podobno najlepszy antyperspirant. Możecie go kupić w aptece albo zamówić online. I on jako jedyny zadziałał u mnie. Testuję sobie go od 2 tygodni i nie budzę się śmierdząca. No przysięgam, gorzej od żeby śmierdziałam rano, jak to jest możliwe. Więc antyperspirant ma za zadanie zahamować pocenie. I dezodorant używam rano i to jest akurat ten Sol de Janeiro. Dezodorant ma za zadanie zabić bakterie, dzięki czemu niwelujemy zapach przez to. No i dodatkowo zawsze dezodoranty mają jakiś taki fajny zapach. Ten akurat mi się podobał, więc go używam. Piękny. Także jeżeli macie takie problemy jak ja, to kupcie sobie to. Przysięgam, bo to może być jakikolwiek tak naprawdę, żeby miało fajny zapaszek, ale to naprawdę, naprawdę warte. Teraz przechodzimy do balsamu i próbuję wykończyć to. I to jest taki balsam z Nivea, odżywcze, Rich Nourishing Body Milk. To jest jeden z moich ulubionych balsamów, bo drugi mój ulubiony, który jest już trochę droższą opcją, ale najpierw chcę wykorzystać ten. To jest to, Boom Boom Cream z Sol de Janeiro. Piękny zapach, kocham. I ostatnio właśnie pokazywałam wam, że byłam w rytuasie i kupiłam też ten balsam. Zobaczmy, jak pachnie. Nie pachnie tak intensywnie, jak myślałam. Szkoda. Może ten zapach się uwolni, jak będziemy się smarować. Zobaczymy. Na razie zostawiam. I smaruję całe ciało. Ale jest fajne, bo szybko się wchłania. Ale kiedyś na przykład smarowałam się też olejkami. I w sumie powinnam może do tego wrócić. To było fajne. A i smaruję całe ciało, nie tylko nogi. I ja na przykład kocham psikać się mgiełkami po kąpieli na noc. Szczególnie ta, no opowiadałam wam, że nie. I po prostu czuję się od razu taka, nie wiem, jakbym wyszła ze spaną. A teraz robimy szybką pielęgnację twarzy. Dzisiaj będzie raczej basic. Odkażanko rąk. Umyłam twarz pod prysznicem, więc nakładam sobie tonik z Lancome. Maseczka z Lenash. Krem pod oczy z Caudalie, którą dostałam. Dzisiaj nałożę sobie to serum z Go2, z niacinamidem. Na tym sobie zrobię szybki gua sha. Odżywka do rzęs. Odżywka do brwi. I nakładam kremik z Benefitu. A na sam koniec nakładam sobie jeszcze oliwkę na skórki. A jeżeli chodzi o włosy, to chyba zawinę sobie wałek na noc i będę miała to piękne loki. I od razu będę się czuła jak księżniczka.